zastanawialiśmy się, czemu tutaj jest taki korek na pół godziny za Myślenicami. No to przez to, że kierowcy boją się kałuży i wszyscy tutaj zwalniają. Jesteśmy w Kowańcu przy Nowym Targu i wyruszamy szlakiem żółtym, a będziemy schodzić zielonym. Taką sobie zrobiłem pętelkę. A oto pola na dziubasówki. Idą dwa dziubasy. Na wysokości 1125 metrów do szlaku żółtego dochodzi szlak czarny i dalej kontynuuje szlak żółty, a do schroniska na Turbaczu została jeszcze godzina. Zobaczmy to również z drona. Idą nawet takie małe dziewczynki. A widać Tatry? Widać. Tu, z Kowańca. Na Turbacz. A stąd żeśmy startowali i żeśmy zadylali. To jesteśmy gdzieś. A tędy będziemy złazić. A tu byliśmy parę miesięcy temu. No i w końcu docieramy do schroniska pod Turbaczem. Po 2 godzinach 45 minutach. Nie, to też wierzy. To zawinięty skórkę. Halo ogniska. Zameldowaliśmy się. Doba w dwójce 250 zł. W wersji bez tej własnej łazienki. A tu jest jeszcze takie małe muzeum. No inaczej nie ten, co ze zdjęcia rezerwowałam. No. Co to z mojego gitarą? Poranek zaczynamy od pysznego śniadanka. Mamy godzinę 11:26 i wyruszamy na Turbacz. Zostało do niego 10 minut. No i proszę, mamy Turbacz. Szczyt jest generalnie dość zalesiony, więc nie ma tu jakichś za dużo widoków, no ale coś tam można zobaczyć. Ale to, czego tu jest w miarę dużo, to jarzębina. Na szlaku można ją spotkać co chwilę. A tu jest jeszcze leczka. Z żarem. Z górą żar. Schodzimy sobie teraz zielonym szlakiem i rzeczywiście jest bardziej widokowy. Piękne jezioro widać. No i też jest to najszybszy szlak, jeśli chodzi o wejście na Turbacz. Wejście zajmuje tylko 2 godziny. No, po drodze jest tutaj sporo punktów z lodami, piwami. Teraz przeżyjemy radość mózgową, idąc na bramę w Gorce. Widać już bramę w Gorce, czyli ten park różnych atrakcji. Bilecik normalny, 70 zł. I wchodzimy. Nie spiesz się. To jest twój czas relaksu. Poczuj klimat gorczańskiego lasu. Mhm. Jest to również najdłuższa ścieżka w Europie, 1300 metrów. Ścieżka wije coraz bardziej pod górę, prezentując ciekawostki o zwierzakach tutejszych i innych rzeczach. Challenge. Kosia, uważaj. Uważaj. Ło, naledwości. Już ścieżka powoli zatacza pętelkę. Tam jest plac zabaw dla dzieci. To jest tunel podziemny. Prawie jak w Alpach. Bardzo się boję. Idzie. Thank you.
No właśnie, czy to na pewno jest tak? A my teraz idziemy do zwierzątek żywych. No, młodziutki, nie? Mhm. Kopła tam to. Króliki z kaczkami. Co za połączenie. Potężnik. Tam trwa nurkowanie w najlepszym. Pampusze. Malutki króliczek się zepsuł. Gdy idziesz sobie bramą w gorce, aż tu nagle... Kot gigant! Czapeczka! Czapeczka! Ale radość! Pętelka zrobiona, 14 km ponad dzisiaj, 7 godzin.